Dzień dobry. Przedstawiam Państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Zapraszamy do kierunku kultura. Tędy MES i Łukasz S. Stało, że nie chcesz już zamachiwać na przeciętność i zostać kandydatem na szaleńca, tylko obrałeś inną drogę. Bardzo chcę, tylko nie tak samo, nie w ten sam sposób, ale lubię te płyty, które wymieniłaś i polecam Państwu też te płyty. Lubię je. A jakie cechy powinien mieć dresiarz? Jakie ma według Ciebie? Dresiarz ma dres, a poza tym jest beztroski i to jest, trochę mu tego zazdroszczę. Dlaczego dres nie może mdleć, nie może używać takiego słowa w ogóle, bo kiedyś to o tym wspomniałeś. Tak, kolega mi powiedział, że Olek Żurkowski, autor okładki, powiedział, zareagował na coś takiego, że powiedziałem, że tutaj tak się źle czuję, mam takiego kaca, czy tam jakieś takie inne mesowe, jakieś takie smuty, że źle się czuję, po prostu, że zaraz zemdleję. On tak mi patrzył głębokowo, czy mówi, dresiarz nie mdleje, jaką ty płytę robisz, te BZD? Nie mdleje, nie ma tego słowa w ogóle w twoim słowniku. I tak, zwrócił mi uwagę słusznie, że to wiesz. A jak mu się zdarzy, to co wtedy? Wydaje mi się, że wtedy po prostu traci szacunek na ulicy i na osiedlu. No będzie po prostu słabym dresiarzem, słabym w swojej strukturze. Chodzi o to, że znowu będzie musiał na przykład kraść piwo ze sklepu, już nie będzie mógł chodzić na lepszą robotę. Aha, że punkty, że cofnie się w monopolu. Tak. O dwa pola. Tak. Może tak być. W każdym razie, nie. Musiał sprzedać hotele. Och, tylko nie to. Dobra, trochę odbiegnę może od tematu, bo bierzecie udział w projekcie Wyloguj się do życia. Jakie są cele tego projektu i czy macie jakieś sposoby, aby wylogować się do życia? Tak, bierzemy udział, sposobów mamy mnóstwo, wszystkie są bardzo, bardzo proste. Kiedy piszę piosenkę, na przykład jestem odłączony od internetu. Kiedy robię beat, jestem odłączony od internetu. Na tej samej zasadzie ktoś, kto nie ma takich pomysłów na siebie, jak bycie 32-letnim robaczem beatów, to może na przykład rozmawiać ze swoją mamą, na przykład odwiedzać matkę i na przykład mieć wtedy wymilczany telefon i skupiać się na tym, że widzi się ze swoją mamą i nie wiadomo na przykład, wiesz, ile ona jeszcze będzie zdrowa czy coś i wtedy nie klika w ten telefon na przykład. Chodzi o to, że teraz tych sytuacji, kiedy tych telefonów nie mamy przy sobie i tak dalej, tak naprawdę ich nie ma. Bardzo mało, pewnie jak śpimy, to tylko z nich nie korzystamy, więc trzeba sobie znajdować jakieś... Popsułeś? Popsułem wodę. Trzeba sobie... Nie strzykałem się do basenu, a popsułem wodę. Jak to zrobiłem? Trzeba znajdować sobie, po prostu samemu nakładać na siebie takie granice, kiedy tego telefonu nie używamy i to jest najprostsze. Telefonu, komputera, telefon jest bardziej przy sobie, więc wierzę, że o telefonie... Zacznijmy od telefonu. La 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 la. Jak wygląda twój wasz dzień po koncercie? Jesteśmy wykończeni następnego dnia. Z prostego powodu. Jedziemy cały dzień wcześniej, przyjeżdżamy na próbę, potem szybko się ogarniamy, kąpiemy, jemy obiad, przyjeżdżamy, gramy koncert, który jest też jakimś tam stopniem wysiłkiem fizycznym. I potem jeszcze zawsze po prostu jakby oddając szacunek tym ludziom, którzy przychodzą na koncert, zostajemy z nimi. Spotykamy się przy barze, tu akurat nie ma baru, więc spotkamy się w jakimś innym punkcie zbornym i robimy to możliwie jak najdłużej, na ile pozwoli nam zdrowie. I to jest bardzo długi dzień, więc po tym dniu nie można czuć się dobrze, na pewno nie perfekcyjnie. Trzeba się pozbierać szybko. Ostatnio zdarza mi się uciec wcześniej po prostu do hotelu, obarczając chłopaków obowiązkami pokoncertowymi, ponieważ jestem w trakcie przygotowań do półmaratonu. I biegam rano w tych miastach różnych, w których bywamy. I tak, ale to jest wyjątek.
Obiecuję, że to jest ostatni koncert na naszej trasie aktualnej, ale rozpoczynamy nową trasę pod koniec kwietnia i tam już będę reprezentował bardzo godnie. Obiecuję. Ja, Łukasz. Tak. Ogólnie to, co Łukasz... Co się w ogóle, przepraszam, siedzę bokiem do kamery, mam rotam tutaj w głowie. Przepraszam, jestem bardzo zmęczony po podróży. Ogólnie, Łukasz, mówisz bardzo do rzeczy. Wszystkie te kontakty... Nie, w sensie to, że memraż w głowie nie sprawia, że wiesz, tam zablokowałeś szare komórki czy coś. Radiowa, wiesz, po prostu muszę też wyglądać. Zapomniałem o tym po prostu. Muszę. My cenimy takich artystów, jak idziemy na czyjś koncert, że on potem sobie zostaje, można z nim zagadać, można go spytać na przykład o jakiś tam singiel, kto robił muzykę, albo jaka będzie następna płyta, i tak samo staramy się podchodzić do ludzi. I to jest wszystko z naszej strony takie przejrzyste, transparentne. Jak ktoś ma pytanie, nie musi, wiesz, klikać w komentarze czy napinać po prostu wiadomości na fanpage w ilości 100 dziennie, tylko naprawdę może zaczekać, aż będziemy gdzieś nieopodal i zadać nam to pytanie normalnie face to face i jesteśmy tam. Ale to z drugiej strony ma też takie konsekwencje, że ile kontaktów z ludźmi, ile krótkich rozmów możesz przeprowadzić w ciągu jednego weekendu. 100, 200, no nie wiem, w końcu zaczyna ci puchnąć głowa od tego. No i na przykład taki minus, który ja zauważam, to jest to, że jutro jest fajny koncert w Warszawie, na który moi przyjaciele idą i ja bardzo chcę się zobaczyć z tymi przyjaciółmi i mam ochotę posłuchać tej muzyki, ale po ostatnich 4 koncertach w bardzo krótkim czasie bardzo nie mam ochoty na imprezę masową. Po prostu wiem, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że głowa by mi pękła od jeszcze jednej imprezy masowej. Czyli nie idziesz jutro? Nie idę jutro. A ja idę. A co to za koncert? Koncert Natalii Przybysz w Stodole. Jesteście nią zachwyceni bardzo, no i zresztą słusznie. A jakich jeszcze takich... To nie jest ten z policji. A jakich jeszcze polskich artystów sobie cenicie? Poza Natalią. Wielu polskich artystów. Afromental. Też. Też. A poza tym, ktoś jest, no jest... taki jest, na kogo warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś koncentruje się tylko na rapie, bo wiadomo, że to jest inny gatunek muzyczny. Łukasz się jara Natalią Nykiel. Tak, Natalia Nykiel, płyta ostatnia, Lupus Electro, nazywa się, wyprodukowana przez Foxa, świetny album. I w ogóle fajnie, fajnie Natalia sobie radzi. I mam nadzieję, że jak wyjdzie drugi album, to będzie bardziej doceniona niż była po pierwszym. To jest taka obserwacja. Dalej co? Z takich jakichś świeżych obserwacji to chyba nic takiego polskiego nie ma, nic co nie byłoby oczywiste, bo dużo dobrej polskiej muzyki wychodzi nie, poza hip-hopowej. Więc warto po prostu obserwować, tylko nie obserwować Lato. Na przykład z Dwójką, albo brat Lato z Radio Z i Dwójką. Chociaż tam też się trafią Afromentale czy Mrozu, więc tam się też jakby przeciska muzyka dobrej jakości. Ale znowu to, co ja z tą głową? Głowa po prostu mi leży. Muszę chyba się przespać jeszcze chwilę. No, my staramy się w busie testować rzeczy wtedy, kiedy mamy czas na posłuchanie więcej muzyki. I też robimy to w domach i w domowych pieleszach, w zaciszu domowym, w samochodach. Tak, tak. No to ja szukam takich postaci, które zostaną ze mną na lata i które niosą nowe dźwięki po prostu przez wiele lat. Dlatego tak dużo mówimy o Natalii Przybysz, bo ona po prostu trzyma bardzo wysoki poziom przez bardzo wiele lat. Nie sztuka jest być, wiesz, one hit wonderem, a potem trzy lata... Nie powielając kolejnej płyty takiej samej, tylko tak będę bardzo mocno w mocne wycieczki się zapuszczam stylistyczne. Miałeś urodziny w poniedziałek. Poniedziałek. Widziałam, wrzuciłeś kawałek na fanpage z życzeniami i ja po prostu przez pół dnia przeżywałam to, że nie złożyłam ci życzeń, bo rozmawialiśmy przez telefon. Także wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale bardzo szczere. Dziękuję, dziękuję bardzo. A wiesz, ja po tym twoim telefonie, jak odłożyłem słuchawkę, od razu myślałem, że strasznie, strasznie gburowato się zachowałeś, że nie złożyłaś mi życzeń. Kurczę. Coś kupić, będzie pójść. Polecę zaraz do jakiejś Żabki Biedronki po bombonierkę. Dobędzie się coś takiego, no to na przykład to stacjonarny dzwoni. Takie chwalenie się czymś takim, w ogóle to jest super sytuacja. Thank you.